mały przeciek ze strony Wargamingu. Bohaterem tego przecieku jest niszczyciel czołgów, amerykański niszczyciel czołgów z linii TDK-ów wieżowych, czyli M18 Hellcat. To jest ten w topowej wersji. Na super teście ląduje na tier 7. Z różnic, które są w stosunku do wersji drzewkowej, na plus. Zwiększona liczba punktów HP do 800 punktów. W drzewkowej wersji mamy ich 570. Zwiększona penetracja pociskiem standardowym ze 160 na 167 mm. Koniec plusów. Z minusów. Zmniejszona penetracja pociskiem goldowym z 243 mm na 203 mm. Jest zwiększony rozrzut na 100 metrów, na 35. Amunicja 30 sztuk, tutaj z tego co pamiętam właśnie niewiele zmienia. Natomiast zmienia się również czas obrotu kadłuba. Jest to 34 stopnie na sekundę. Jeżeli chodzi o czas obrotu wieży, jest to też wzrost z 16,7 na 20 sekund. Czyli wieżą wracamy wolniej. Celujemy mniej więcej tyle samo, nie więcej. Natomiast rozrzut mamy ciut większy. Jeżeli chodzi o średnie uszkodzenia, nam się nie zmieniają. Co ten czołg zrobi na tierach 9? Ciężko powiedzieć. Czy coś się zmieni? Czy coś zrobi na tym tierze? Tutaj wrzucam wam małą grafikę a propos tego czołgu, żebyście mogli zobaczyć faktycznie jak to wygląda, jak wyglądają jego wszystkie parametry, porównać z odpowiednikiem drzewkowym i tyle. Zobaczymy co powiedzą na ten temat supertesterzy. Jeżeli będę miał więcej informacji, to również wam je przekażę. W tej chwili to wszystko, także zobaczymy co dalej z tym pojazdem Wargaming ma zamiar zrobić. Trzymajcie się, cześć.